że twój ostatni wyścig wzbudzi sensację? Słyszałeś o Patricku Callahanie? To właśnie z jego powodu tu jesteśmy. Chcę zorganizować światową serię wyścigów, która będzie globalnym fenomenem. A przynajmniej on tak twierdzi. Dziś jest dzień testowy. Pokaż Patrykowi, na co cię stać. Zanim wciśniesz gaz do dechy, spróbuj zapoznać się z trasą. Za tym szerokim lewym wirażem na nasypie czeka cię paskudny zakręt w lewo. Zjedź na prawo i wypatruj znaczników odległości. One pomogą ci ocenić, kiedy zacząć zwalniać. Zmniejsz prędkość i zacznij wypatrywać znaczników. Inaczej przestrzelisz zakręt. Dobra robota. Świetnie wyczułeś punkt hamowania. Dobra, pora na drifty. Rozpędź się porządnie, wciśnij hamulec i gwałtownie skręć przed wejściem w zakręt. Trzymaj zakręt, aż auto zarzuci tyłem. Będziesz musiał dodać gazu, żeby utrzymać... Przygotuj się. Na następnym zakręcie wejdź w drift. Niezła kontra. Dzięki niej udało ci się zapanować nad autem. Zakręty za mostem są odrobinę ciaśniejsze, dlatego nie wahaj się odjąć trochę gazu, jeśli zajdzie taka potrzeba. Przed wejściem w zakręt zredukuj prędkość, a następnie pilnuj tył. Jesteś na ostatniej prostej. Pora docisnąć gaz do podłogi. Cię na więcej, stary. Całe szczęście, że odpowiedni ludzie zdają sobie z tego sprawę. Jeśli chcesz, możemy wracać do garażu albo zostać tu chwilę dłużej, żeby jeszcze trochę poćwiczyć. Gdy będziesz gotów do powrotu, daj mi znać. Przed wejściem w zakręt zredukuj prędkość, a następnie pilnuj tyłu. Świetna prędkość przy wejściu w drift. Dobrze panujesz nad autem. Nie bój się zdjąć nogi z gazu, by wytracić trochę prędkości. Na więcej, stary. Całe szczęście, że odpowiedni ludzie zdają sobie z tego sprawę. Thank you.
Przed wejściem w zakręt zredukuj prędkość, a następnie pilnuj tył. Niezła kontra. Dzięki niej udało ci się zapanować nad autem. Na więcej Całe szczęście, że odpowiedni ludzie zdają sobie z tego sprawę. Interesuję się wyścigami od dość dawna. Twój występ w Chicago skłonił mnie, by dać ci możliwość przejechania się po torze w Indianapolis. Mam dla ciebie propozycję. Marzy mi się coś, co nazwałem World Series Racing. Wyobraź sobie maniaków prędkości ze Stanów, mistrzów techniki z Europy i azjatyckich królów driftu uczestniczących razem w zawodach. Nagrodą jest tytuł najlepszego kierowcy świata. Potrzebny nam jednak impuls, ktoś, kto będzie gwiazdą. Na tym polega twoja rola. Weźmiesz udział w wyścigach przeciwko kierowcom z najlepszych klubów w Stanach. Gdy już uda nam się przekonać kluby, podpisać umowy z ich kierowcami i zdobyć ich fanów, wówczas zorganizujemy własne zawody. Potrzebne mi twoje dane osobowe, żeby moi ludzie mogli sporządzić umowę. Mam przeczucie, że wszystko się uda. Do dzieła! Na początek otrzymałeś zaproszenie od New Union Race Club i ich największej gwiazdy Harrisona Cartera. Jeśli dasz mu popalić, z pewnością zainteresuje go propozycja współpracy. Thank you.
kręb traw i przydrożnych rowów. Mogą one spowodować poważny wypadek. Widzę dziś sporo fanów Cartera. Spróbuj mu ich odebrać. New Union to jeden z najlepszych amerykańskich klubów wyścigowych. Jeśli chcesz zwrócić ich uwagę, zajmij miejsce na podium. Wiem, że jesteś najlepszy, ale spróbuj udowodnić to rywalom. Jesteś przecież od nich lepszy. Postaraj się wyprzedzić rywali. Jesteś w pierwszej trójce. New Union na pewno znów nas zaprosi. Krzysiek, dobra robota. Wiedziałem, że się spiszesz. Dzięki tobie zwróciliśmy uwagę kolejnego klubu, Trans America Pacers. By stanąć z nimi do wyścigu, potrzebny ci japoński wóz. Załatwiłem ci dwa do wyboru. Dobry wybór. Możesz udać się na jazdę próbną dowolnie wybranym samochodem. W ten sposób przetestujesz jego osiągi, nim weźmiesz udział w wyścigu. Sponsorzy umożliwiają ci dotarcie do szerszej publiczności. Za każdym razem, gdy na twoim aucie umieszczona zostanie reklama, sponsor wyznaczy ci zadanie. Jeśli je wykonasz, grono twych fanów znacznie się poszerzy.
Jesteś gotów? Zajrzyj do kalendarza i postaraj się wygrać. Masz kilka możliwości. Możesz dalej ścigać się z New Union, przyjąć zaproszenie od Transamerica Pacers i tak jak poprzednio, Transamerica Pace pojedynek to wyścig jeden na jednego. Wygrywa ten, kto pierwszy dotrze do mety. Nie obowiązują kary za zderzenia. Pamiętaj, że rywale również będą to wykorzystywać. Skał, kęp traw i przydrożnych rowów. Mogą one spowodować poważny wypadek. Uważaj dziś na tego kierowcę. New Union to jeden z najlepszych amerykańskich klubów wyścigowych. Jeśli chcesz zwrócić ich uwagę, zajmij miejsce na podium. Blisko pierwszej trójki. Świetnie, jesteś trzeci. Nie tak bardzo jak strata czasu. Spróbuj to nadrobić. Ale trzecie miejsce nie jest złe. Masz kilka możliwości. Możesz dalej ścigać się z New Union, przyjąć zaproszenie od Transamerica Pace. Twoje osiągnięcia zwróciły uwagę produktu. Podejmując wyzwania, możesz wygrać dodatkowe samochody, które będziesz mógł wykorzystać w innych zawodach. Wystarczy tylko, że zmieścisz się w wyznaczonym czasie, a auto jest twoje. Thank you.
najważniejsza jest prędkość na wyjściu z zakrętu. Jeśli będzie zbyt mała, stracisz przewagę na prostej. To auto świetnie by wyglądało w twoim garażu. Uszkodziłeś sobie wóz. Widzisz, dlaczego warto dawać z siebie wszystko? Udało ci się zdobyć nowy samochód. Jeśli ustanowisz jeszcze kilka tak fenomenalnych czasów, otrzymasz więcej propozycji od producentów. Wyzwania to świetna promocja, a nowe zabawki zawsze się przydadzą. Tak jak poprzednio, Transamerica Pacers zaprosili cię do udziału w jednym wyścigu. Jeśli udowodnisz, że jesteś w stanie stawić im czoła, na pewno otrzymasz kolejne zaproszenia. Znaleźć się w pierwszej trójce, jeśli chcesz, żeby Pacers znów cię zaprosili. Startujesz na tej trasie po raz pierwszy. Póki się z nią nie zapoznasz, nie szalej.
tym i wracajmy na tor. Chicago zbudowano na planie siatki. Uważaj na zakręty o kącie 90 stopni. Sektorze. Ostatnim razem miałeś jakieś problemy.
udało ci się pokonać Pacers na ich własnych zasadach. Niewielu kierowców może się tym pochwalić. Dobra, Krzysiek. Tak to się właśnie robi. Nie dość, że zaproszono cię do udziału w kolejnych zawodach, to jeszcze masz okazję wystartować w zawodach specjalnych. Oferują one nowe wyzwania, podczas których będziesz mógł wypróbować różne style jazdy i zdobyć sławę.